Z okazji nowego sezonu mamy tak naprawdę 13 darmowych nagród, które będzie można zdobyć, albo niektóre już można zdobywać. Nie są takie same pierdoły, bo będą na przykład kilofy, lotnie, czy nawet skiny, jak to możliwe. Dzisiaj wam o tym powiem i na pewno warto obejrzeć ten materiał, jeśli chcecie zdobyć coś za darmo, bo są tu same potwierdzone rzeczy i nie są to żadne fejki, które może będą, a może nie, tylko praktycznie wszystkie rzeczy, które wam pokażę, powinny niedługo znaleźć się w Fortnite. Ale wy drodzy widzowie, pamiętajcie teraz, żeby szybko walnąć tylko subika, łapeczkę w górę i koniecznie wpisać kod Xejkam w sklepie i pamiętajcie, że każdy, kto walnie subika, walnie mój kodzik do sklepu, niech napisze w komentarzach, którą łapkę w górę zostawił, a ja postaram się przypiąć serduszka, wbijać na Twittera, Instagrama, Discorda, followujcie, bo teraz dużo tam działamy, no i sekunda dla partnera. Powiem ci teraz szybko o nowym projekcie NFT, czyli Antisocial Anime Club. Projekt ma zamiar wypuścić ponad 7000 unikalnych NFT z wizerunkiem anime mężczyzn. Następnym krokiem jest wypuszczenie własnej marki ubrań, która będzie współpracować z NFT. Następnie w planach jest wypuszczenie kolejnej kolekcji 7000 NFT, ale teraz z wizerunkiem kobiet, również w stylu anime. Po wypuszczeniu obu kolekcji projekt ma zamiar wypuścić grę mobilną, która będzie pozwalała zarabiać za samo granie w nią. Oczywiście wszystkie linki do projektu znajdziecie w opisie, możecie wbić i sprawdzić ich Discorda, Twittera, Instagram. Projekt zebrał prawie 100 tysięcy ludzi. Dobra, więc jakie nagrody nas czekają? Pierwsze co, generalnie czeka nas kilka fajnych eventów w Fortnite. Na przykład będą to rzeczy związane z Marvelem, będą to rzeczy związane z nową fabułą w Fortnite. No i będzie jeszcze kilka innych rzeczy. Z takich ciekawszych rzeczy chodzi tutaj na przykład o lotnie, która jest już praktycznie potwierdzona. I chodzi również o kilofy, które też są potwierdzone i są w plikach gry. Jest jeszcze kilka pomniejszych prezentów, ale zaczniemy sobie od darmowych kilofów. Teraz na ekranie powinniście widzieć nowe kilofy, które są kilofami podwójnymi i właśnie one mają być w Fortnite za darmo. One wyciekły jakiś czas temu, były one tak naprawdę pod koniec tamtego sezonu już pokazane. No i są one w plikach gry według klikerów, zapisane jako darmowy przedmiot z Social Activity. Co to jest Social Activity? Generalnie w poprzednich eventach Social Activity były to po prostu jakieś takie evenciki, które na przykład były to bitwa społeczności, czy po prostu jakieś zadania, więc tym razem może być podobnie, czyli na przykład Fortnite zorganizuje nam znowu jakiś event, że będziemy na przykład musieli zrobić zadania, albo na przykład zorganizuje event, że będziemy zapisywać się, jak czasami to robimy, przez stronę internetową i w zależności ile punktów na przykład za granie, czy za poszczególne aktywności zdobędziemy, takie dostajemy nagrody. Dla przykładu, ostatnie social activity, z tego co pamiętam, było właśnie malowanie do broni, emotki i parę innych ciekawych rzeczy, więc tam akurat było trzeba grać solo. No i tutaj generalnie również możemy dostać tak podobny sposób. Tutaj na pewno na naszą korzyść działa to, no że ten plik jest w grze już wygrany, likerzy właśnie o tym mówią, więc jest to w miarę potwierdzone. Kolejna sprawa, czyli oczywiście darmowe przedmioty, które weszły podczas ostatniej aktualizacji. Ostatnio mieliśmy tajne aktualizacje, tajne właściwie ukryte, dlatego że nie miały one przerw techniczne, tylko były to bardziej takie aktualizacje zawartości. Wczoraj również weszła taka aktualizacja i generalnie one dały nam troszeczkę kontenciku, głównie dodały troszkę hotfixów do gry, na przykład dodały nowego RPGa, na przykład zmieniły trochę gameplay, na przykład dodały właśnie tryb bez budowania. Co ciekawe, trybu z budowaniem dalej nie ma, ale to tłumaczę na moim poprzednim odcinku, więc możecie zobaczyć. No i generalnie dodały również darmowe przedmioty i takimi darmowymi przedmiotami na przykład jest masa graffiti i masa ekranów wczytywania. Generalnie jeden już z ekranów wczytywania możecie odebrać, wystarczy wejść do gry. Jest to taki ekran wczytywania z Dr. Sloan i jest on związany z trybem bez budowania. Działa to w ten sposób, że po prostu za samo zalogowanie się do gry dostajemy ekran wczytywania, który jest związany z fabułą i tak samo prawdopodobnie będziemy otrzymywać kolejne rzeczy, które być może będą za samo granie w Fortnite'a przyznawane, albo będą po prostu z jakiejś tam aktywności typu zagrać w jakiś tryb, bądź zrobić jakieś zadania. Na pewno trzeba to śledzić, bo temat ten bardzo ciekawy, ale właśnie w tych plikach gry znalazł się jeszcze jeden item, który jest właśnie tym fajnym itemem, czyli nowa lotnia, która również może być za darmo. Generalnie likerzy sugerują, że lotnia, którą wam pokazywałem, może być całkowicie darmo z tego powodu, że raz weszła ona właśnie w tych plikach związanych z tak naprawdę właśnie tym evencikiem, czyli rozdawaniem tych rzeczy bez budowania, tych jakichś ekranów wczytywania, i tutaj również być może będzie można ją zdobyć. Może zrobić taki jakby finałowy item, czyli na przykład najpierw dostajemy graffiti po kolei, potem jakieś ekrany wczytywania, a na koniec na przykład lotnie. Pamiętajcie, to wszystko jest oczywiście przeciek, aczkolwiek wydaje mi się, że powinno się to sprawić, bo Fortnite lubi rozdawać trzy rzeczy najbardziej, z takich oczywiście fajniejszych, czyli kilofy, malowanie na bronie i właśnie lotnie, więc nie zdziwcie się, jeśli faktycznie lotnia będzie na przykład za jakieś zadania, czy po prostu za jakiś evencik do zdobycia, byłoby to na pewno fajne, aczkolwiek nie jest to koniec darmowych przedmiotów, bo również czeka nas 5, a właściwie nawet 6 przedmiotów,
darmowych od Marvela. Jak to możliwe? Generalnie Fortnite będzie niedługo wypuszczał z Marvelem nowe komiksy, będzie to działało w ten sam sposób, jak kiedyś mieliśmy właśnie na przykład komiksy z DC i tam dostawaliśmy właśnie za każdy komiks jeden kodzik. Generalnie z tymi kodami było tak, że dużo osób dostawało je za darmo, bo na przykład jakiś kolega kupował sobie te komiksy, a nie grał w Fortnite'a. I tutaj będzie prawdopodobnie tak samo, czyli po prostu będzie można zdobyć 5 kodzików darmowych z tych różnych właśnie komiksów. No jedne co nie trzeba, to taki komiks oczywiście sobie nabyć, no aczkolwiek najczęściej były one dosyć opłacalne. Na przykład nawiązując do DC, tam było zrobione to w ten sposób, że za komiksy dostawaliśmy na przykład kill-offy, lotnie, czy na przykład nawet skiny. I w przypadku Harley Quinn na przykład były takie komiksy w miarę opłacalne. Również na korzyść graczy działało to, że jeśli zebraliśmy wszystkie 5 kodzików wtedy, czy tam właśnie wszystkie te kodziki, dostawaliśmy dodatkowo jedną nagrodę, którą z tego co pamiętam był chyba Batman jako skin. I tutaj również likerzy mówią, że może być tak samo, czyli na przykład będziemy dostawać te kodziki z komiksów, a następnie po zebraniu wszystkich dostajemy jakąś fajną nagrodę. No i tutaj jakie rzeczy mogą być w tych komiksach? No tego nie wiadomo, mogą to być skiny, mogą to być loty, może to być wszystko. Ja osobiście obstawiam, że będą to kill-offy, skiny, jakieś tam lotnie być może, aczkolwiek wydaje mi się, że Marvel może troszkę poszalać i rozdać właśnie bardziej nawet same skiny z tych komiksów. Dlaczego? Już wam tłumaczę, grali Marvelowi. Chodzi o to, żeby zrobić jak największy hype na te komiksy i żeby jak najwięcej osób je kupiło. No i właśnie teraz do Fortnite'a chodzi coraz więcej postaci Marvela i nie zdziwiłbym się, jeśli na przykład jedną czy dwiema rzeczami z takich komiksów byłyby właśnie skiny Marvela. Ostatnio dużo się mówiło o nowej współpracy, czyli Moon Knight Knight jako nowy skin z Marvela, miałby być to właśnie nowy item. No i tutaj realnie, jeśli byłby w komiksach, no to dałoby się go zdobyć za darmo. Również w tym sezonie prawdopodobnie czeka nas całkiem sporo nowych turniejów o skiny. Dlaczego? Dlatego, że teraz jak wiecie, nie ma budowania w Fortnite i całkiem możliwe jest to, że Fortnite jak takie skiny o turnieje robiłby teraz właśnie w tym trybie, przynajmniej część. No i bardzo możliwe, że jeszcze więcej rzeczy da się zdobyć tak naprawdę za darmo, nawet gwarantowanych typu graffiti, typu jakieś takie inne rzeczy. Także generalnie te itemy, które wam teraz wymieniłem, są tak naprawdę pewne. Dokładnych dat nie znamy jeszcze w większości, aczkolwiek będzie to się wszystko odbywało w tym sezonie prawdopodobnie, a sezon generalnie mamy dosyć krótki, bo trwa on tak naprawdę do początku czerwca, około 3-4 czerwca jest już koniec, więc zostały nam 2 miesiące, więc Fortnite musi troszkę przycisnąć i na pewno w kolejnej aktualizacji, która będzie już w ten wtorek, również dostaniemy jakieś fajne prezenciki. Fortnite będzie prawdopodobnie teraz mega dużo rzeczy rozdawał z tego powodu, że dużo graczy wróciło do Fortnite'a w związku z brakiem budowania i takie momenty Fortnite zawsze wykorzystywał właśnie po to, żeby jak najbardziej nahypować społeczność i jak najwięcej osób zyskać tak naprawdę grających Forta. Mówi się również oczywiście o kolejnej współpracy z Assassin's Creedem i Ubisoftem, gdzie miałby wejść kolejny skin, który być może byłby tak samo do zdobycia za darmo jak Assassin's Creed, na przykład za zakup gierki czy DLC. Tutaj jeszcze za dużo nie ma na ten temat, aczkolwiek jeden z leakerów tweetował, że właśnie jakaś nowa postać pojawiła się tak naprawdę jako kolejna postać promocyjna w Fortnite i nie będzie tylko już Assassin's Creed'a, a jeszcze kolejne postaci z tego uniwersum. Również oczywiście pamiętajcie, że dalej możecie zrobić darmową lotnię, kupując grę Tiny Tina World na Epic Games i wtedy za zakup tej giereczki dostajecie po prostu unikatową lotnię, która nie wiadomo czy będzie kiedykolwiek w sklepie. Jest to lotnia takiego pana jednorożca, no i myślę, że warto się nad tym zastanowić, no bo jeśli ktoś potrzebuje gry, to lepiej kupić ją po prostu na przykład na Epiku, dostać darmowe przedmioty, niż na jakiejś innej platformie. To samo jest z Assassin's Creedem, że jeśli chcecie skina, możecie go kupić na Epic Games i dostać darmowe przedmioty, ale ja wam bardzo dziękuję za uwagę, pamiętajcie, żeby walnąć teraz sobie kapeczkę w górę, wpisać kodzik SEIKAMSTAR w sklepie, jeśli byście coś kupowali, no i oczywiście dziękuję wam mega i codziennie zapraszam na ten kanał, na codzienne streamki, trzymajcie się, siema!